Dzień dobry wszystkim. To ja, Somiador, czyli marzycielka. Jak zapewne wiecie, wreszcie mam skrzydła, więc spełniło się moje największe marzenie. Natomiast wróciłam do poety, bo tak mi się tutaj podoba, że chcę pomóc tym ludziom. Tak, a oto moje skrzydełka. Chcę pomóc jeszcze tutaj ludziom w poecie. Mogłabym już wyruszyć na dalsze przygody, ale postanowiłam skończyć tutaj to, co zaczęłam. Udało mi się tutaj znaleźć książkę. Która, jak wynika, należy do Namusa. To jest jakiś jego dziennik. Zobaczmy, co on zawiera. Coś o pięknej nimfie, która kąpała się w stawie. To pewnie pamiętnik Namusa, więc zanieśmy mu. Zanieśmy pamiętnik Namusowi, bo pewnie czeka na niego. Oczywiście szybsze bieganie sobie włączymy i biegniemy szybciutko do Namusa. Ale zaraz, Namus to raczej będzie z tamtej strony. Właśnie. Namus to był gdzieś tam. O, tam będzie Namus. Damy mu książkę, zobaczymy, co on powie na ten temat. Jest Namus. Dzień dobry, Namusie. Dlaczego mnie odwiedzasz? Zobacz. Proszę o wybaczenie, ale... No, będę bardziej uważać... Do widzenia. Co się stało? Czemu? Czy ja już to miałem? Momencik, o co to chodzi? A, może tutaj nie zaakceptowałam tego. Teraz możemy porozmawiać z Namusem jeszcze raz. Co się z tobą dzieje? Zobacz, co znalazłam. No, twój pamiętnik, tak myślałam. O co chcesz zapytać? No, otworzyłam, bo musiałam zobaczyć, co to, kogo i tak dalej. Obserwujesz źródło nimf. Zakochałeś się, naprawdę, mów! Czy piękna, idealna? Mogę ci w tym pomóc, Namusie. Możesz na mnie liczyć, przyjacielu. I mamy fajne, ciekawe zadanie do wykonania. Ale musimy tam udać się dopiero po zmroku. Więc w tym czasie... zrobimy coś takiego. Szybciutko przeniesiemy się do Akarios. Tutaj pójdziemy do... O, jakiś liścik. A nie, to są stare liściki. Trzeba je skasować. Ale nie da się wszystkich od razu usuń. Usuń. I posprzątane. Porozmawiajmy z Kalią. Dejwa, który podąża za sensem światła. No, mogłam, to pomogłam. Ale fajne. Tylko że moje są lepsze. Ale cichosza. Ślicznie, dziękuję. Otworzyć bramę otchłani. Dobrze.
Zaraz się tym zajmę. A co jeszcze? Dave'a, który podąża za sensem światła. Specjalne zadanie. Ja odmówiłam? Dlaczego? Jak to? Dam z ciebie wszystko. Dobrze, dziękuję za informację. Z Ozem znowu. Zaraz pójdziemy do Oza. W sumie to polecimy tam od razu. Szybciutko. Na skrzydłach. Niech no zerknę na listę. Okej, nie ma sprawy. Do Oza chcę, do Oza. Miłej podróży. Przyszła koza do Oza. I lecimy. Co tu się w koło dzieje? A, czy jest ten... Leci ten smok tam, leci wielki smok. Lecimy do smoka. Nie dolecimy do smoka, bo lądujemy. Tu. I tak, najpierw szybciutko porozmawiamy z Ozem. Cześć, Oz. Co mogę dla ciebie zrobić? No, jakaś brama, coś tam słyszałam. Mów dalej. Co pernos. Ja się bała, no co ty? Ja mam teraz skrzydła, już niczego się nie boję. Spełniły się moje marzenia. Dziękuję za informację. Oczywiście znowu z Pernosem porozmawiać. Oczywiście mamy kolejne marzenia, ale... Szukasz czegoś? Najpierw sprzedamy... Jeszcze tak, moje są lepsze. To sprzedamy. Zostawiamy moje. To sprzedamy to i na razie może tyle. Sobie zrobimy jeszcze porządeczek. No, reszta może zostać. Zaszczyć mnie wkrótce znowu swoją obecnością. Zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. Proszę cię o błogosławieństwo, Nebris. Ach, bądź pozdrowiony. Proszę zatem. Dziękuję ślicznie. To ja sobie lecę. Lecę. Znowu coś te wiatry niesprzyjające. Czasami można było dolecieć aż do samego Pernosa. Dobrze, blisko jest to już. Na razie nie biegnę szybko, bo jest tak blisko. I hopsa! Ląduj. Cześć, Pernos. Chodź szybko. No szybko, wszędzie szybko. No znowu ja. A ty nie chcesz, no ale zobacz. Tak, brama otchłani została otwarta, to prawda, tak słyszałam. Kopalnia Timolia jest od pewnego czasu pełna eteru. To dziękuję ci. Poła, dobrze, polecimy do niego, ale nie, to jeszcze za wczesna godzina, więc odpalamy budki i biegniemy. Biegniemy co sił w nogach, tarczę poproszę, żeby się nie przejmować tymi grzybkami po drodze i nie marnować na nie czasu. Oj, to chyba tutaj. A teraz... Brawo. Duży grzybek. Lecimy. Biegniemy dalej. Szybciutko zabiegniemy i jesteśmy prawie na miejscu. Tu sobie przebiegniemy. Tego grzybka sobie zaznaczymy, bo on mi tu będzie przeszkadzał. I po grzybku. Cześć, Poa. Co się dzieje?
Oj, dużo by opowiadać. Mam dla ciebie żelazo. Tak, ruda żelaza. Wystarczy sztuka... masz trzy. Masz instrument? Masz instrument? Masz instrument? Ja mam lepszy. Dziękuję ślicznie. Co się dzieje? Przysłali mnie z powodu blokady bramy. Ino, znajdę go, poczekaj tu. A jeszcze coś przy okazji. Co się dzieje? Jakaś podejrzana ruda, powiadasz. Mam się tam rozejrzeć? Dobrze. Rudę to Kalio. No dobrze. W takim razie już się nie martwię. No a. Co się dzieje? Coś jeszcze przy okazji. No dam radę, dam radę. Kapelusik powiadasz. Dobrze. Że to ty zdobyłeś. Dobrze. W takim razie już się nie martwię. Nie ma sprawy. Mogę to dla ciebie zrobić. Oj, tam jest jakiś strażnik Tursinów. Trzeba by mu coś zagrać. Coś ładnego. Jeśli ja umiem grać coś ładnego, haha. No to było całkiem ładne. Mamy część maszyny. I zabijaka. To zrobimy tak. A potem tak. O, ruszył się. Nie udało się go zatrzymać. No nie szkodzi. Mamy drugą część maszyny. To jest niewłaściwy przedmiot. I trzecia część maszyny. A jeszcze tylko dwie. Zajmiemy się strażnikiem. Temu zagramy jeszcze raz tak i tak, żeby się nie ruszył. A teraz tak i tak. Haha. I mamy czwartą część maszyny. Już tylko jedna część, ale ja sobie pójdę dalej. Bo tu jeszcze inne rzeczy muszę zdobyć. I tak, części maszyny już mamy, ale on chciał jeszcze... O, jeszcze jakiś niedobry. Część maszyny, nie, podejrzaną rudę jeszcze chciał. Przedmiot nie pasuje. A podejrzana ruda pewnie jest w tych skrzyniach schowana. Sprawdza się. Jest też podejrzana ruda. I jeszcze tylko jedną. I mam znaleźć... A, to ty, maluszko, wystraszyłeś mnie troszeczkę. A tak w ogóle to nic dla mnie nie masz. No trudno. O, patrol. Uwaga, patrol. Co tam patrol? Zagramy mu naszą najlepszą melodię. Ha, ha. I po patrolu jest też Ino uwięziony. O, przybyłeś, by mnie ratować? Tak, i w sprawie blokady bramy. W pojedynkę zwalczyć to był chyba głupi pomysł, przyznasz, prawda? Zniszczyć generatory. Zrobię to nawet kosztem swojego życia. Zniszcz zielony generator. No dobrze. Skoro tak mówisz, to tak zrobimy. A, niech będzie tak. Niewłaściwy przedmiot. To biegniemy sobie dalej. Czy tego zabijakę mogę pominąć? Mogę, chociaż tam jest... No dobrze.
Nie będę pomijać, bo tu za dużo ich jest. Lepiej się z nimi rozprawić. No. I chyba droga wolna. Czy ja mam iść tam? Tak. Idziemy tutaj. Odnowimy sobie tarczę. Wzmocnimy może moje czary, moją muzykę. Wzmocnię ją. Prędkość działania. O, będę szybciej mogła wszystko robić. I co by tam jeszcze? Wzmocnienie magii. A to w sumie niepotrzebne. Co jeszcze możemy? Na razie nic. Nie potrzeba. Biegniemy dalej. Szkoda marnować czas. Bo przygody czekają. O, nie padłeś? To padnij teraz. Mamy nic, tu nie mamy ciekawego. Jest i straż. Aj. Zaraz, no na pewno tam. To zagramy to. I moją dwuczęściową melodię. Kolcze kozaki, to nie dla mnie, takie ciężkie buty. Nie udało się go zatrzymać, to dopiero. Ale ich tu jest. O! Padaj! Wielko ludzie. Przecież jakby to padło na mnie, to by mnie tutaj zgniotło. I jesteśmy prawie na miejscu, a w zasadzie na miejscu. Czyli tak, najpierw mówił nam, żebyśmy zniszczyli zielony generator. Zielony to pewnie tamten z lewej mojej strony. A jeszcze mogłam tutaj sobie coś użyć. Nie wiem, czy mi to potrzebne, ale... O, jest tutaj. Chowasz się, cwaniaczku. To jest niewłaściwy przebieg. Zielony? Jesteś zielony generator? Nie, jednak ten jest niebieski. Ha, czyli zielony jest tamten. Jest zielony generator. Teraz niebieski. No. I został fioletowy. Jeszcze straż na górze i
będzie załatwione. Nie można znaleźć przedmiotu. Ach, przepraszam. Należy naładować PM. O. Za mało PM. Ojejku. Za mało, many. Struny się wyczerpały. I muzyczka gra. Haha. Ha. I po sprawie załatwione. Tu jest nadzorca i straż. Zajmijmy się nadzorcą. O, ten jest silniejszy. Niewłaściwy. Ale nie aż tak. Oj, całkiem fajny. No dobrze, na razie weźmy sobie wszystko, ale zresztą pierścionek fajny. Sobie założymy. Czy ten pasek? A zostawię mój na razie. Dobrze. Został nam tylko jeden strażnik do fioletowego generatora. I zniszczymy wstrętną otchłań, żeby nie przychodziły tędy demony. Cóż, trzeba będzie się udać do Kalio. Ale jeszcze musimy po drodze... A nie, nie musimy już z nikim rozmawiać po drodze. A skoro tak, to udamy się szybciutko do Kalio. Przeniesiemy się czarodziejską mocą prosto do Kalio. Hello! Dzień dobry, Kalio! Jeszcze tak szybciutko sobie zobaczmy. To też do Kalio, to do Kalio, wszystko Kalio. Dave'a, który podąża za sensem światła. Udało się zniszczyć bramę już po sprawie. Przyjmij podziękowania! Uratowałeś poetę! To była dla mnie wielka przyjemność. Zostałam obrońcą poety. I nowa sukieneczka. Fajna, ładna, podoba mi się. Zaraz ją przymierzę. A tak jeszcze mam... Dave'a, który podąża za sensem światła. Parę spraw. Znalazłam podejrzaną rudę. Zobacz, co znalazłam. Tak, możecie przyspieszyć sprawę. I jeszcze jedna... Dave'a, który podąża za sensem światła. No dobrze. Zwiedziłam kopalnię, zobacz. Czy to jest to, czego potrzebujesz? No dobrze się spisał. Tak, tak, to on, no, on to znalazł. Tak, tak. Zgadza się. Haha. Którą mamy godzinkę? Już jest noc, będziemy mogli... znaleźć tą szarfę. Zaraz tam pobiegniemy, tylko szybciutko przymierzymy nową sukienkę. Tak, znacznie lepsze od mojej. No troszkę nawet wygląda inaczej. I kapelusik. Uniki i obrona magiczna. Oj. Ale wiecie co? Nie podoba mi się to, że moje śliczne włosy się tutaj ukrywają. I dlatego nie chcę, żeby ta czapka była widoczna. Bo po to mam moje kucyczki, żeby sobie skakały. Dobrze, musimy jeszcze lecieć... jedną rzecz zrobić.
musimy się udać tutaj. Najbliżej chyba będzie znowu z obozu Melponek. Czy ja mogę się inaczej? Nie, najszybciej chyba lotniczym transportem znowu. Niech no zerknę na listę. Okej, nie ma sprawy. Wiedziałam, że jest wolna. Mojej podróży. Na tej godzinie mało kto lata. Jest już noc. 23. O, ktoś tam sobie biegł. O, smog lata dalej. A my lądujemy. I jeszcze jedną rzecz. W końcu zostałam obrońcą poety. Byłam też obrońcą lasu. Więc czemu nie nosić tego tytułu? Obrońca poety, przyjaciółka zwierząt, miłośniczka drzew. Zostańmy obrońcą poety. Punkty życia, obrona, punkty many, celność. Weźmy sobie punkty życia i obrona, a co? A teraz lecimy szybko po szal nimfy. Pam, 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 pam. Tu będą wilki, więc weźmy sobie tarczę. O, już właśnie są wilki. Już mnie atakują. Lecimy, lecimy. Uciekamy wilkom. I tu w prawo. I tu lądujemy. Jej, kąpi się nimfa. Rzeczywiście taka piękna, jak on mówił. Czy ja wiem? Nie mnie to oceniać. Zresztą odwrócona tyłem, więc bierzemy już to, co mamy zabrać. I uciekamy czym prędzej. Pod skokach albo bez podskoków. Oj, budki mogłam szybciutko. Uciekamy, uciekamy. Lecimy do Namusa. Namusie. Już biegnę. Zobacz, co mam dla ciebie. Co się z tobą dzieje? Mam tą szatę nimfy. I teraz mam dylemat, czy powinnam mu oddać tą szatę, bo on chce w magiczny sposób posiąść serce nimfy. A chyba nie tak powinno zdobywać się miłość. Ale wiecie co, nie będę ja się tym przejmować. Proszę, Namusie. Zostanie twoją żoną, bo nie ma za co, Namusie. Może nie jest to takie dobre w ten sposób zdobywać czyjąś miłość, ale czy ja jestem osobą, która powinna takie rzeczy oceniać? Czy ja jeszcze mam coś tutaj w ogóle do zrobienia? Cytadela. Udać się do Werteron. Żadnych. Wszystko zrobiłam. To jeszcze tylko coś sprawdzę szybciutko i zaraz wracam. No tak, czyli pomogłam w poecie, zostałam bohaterką, obrończynią z lasu, przyjaciółką zwierząt. Myślę, że mogę udać się na następne przygody. Wyruszę w świat, poznam inne miejsca, inne niż poeta. Na razie najpierw wrócę do Cytadeli. Do stolicy, oczywiście, tak jak mnie też kierują. Wrócimy do Cytadeli, z
zobaczymy, co tam się dzieje, co tam ludzie chcą, a później udamy się dalej. Najpewniej do Werteron. Ale na dziś to wszystko. Napiszcie, czy wam się podobało, czy chcecie dalej oglądać moje przygody. A na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia. Pa, pa, żegnam się z wami. Pa, pa.